Witam Was w marcowym Shiny Boxie. Dzisiaj taki film troszeczkę bardziej na luźno, jak widzicie, jestem w t-shircie. Mam troszeczkę takie wzburzone włosy, więc mam nadzieję, że taka forma filmiku również Wam się spodoba. Z góry od razu Wam mówię, co mam na ustach, bo właśnie ostatnio mnie bardzo często pytacie o to i prosicie, więc mam na ustach pomadkę z Golden Rose serii Velvet Matte i jest to kolor numer 26. Czy to jest kolor melonowy? Nie wiem. Mam ze sobą tutaj już pudełeczko, które rozpakowałam z folii, w której się znajdowało. I te pudełko jest czerwono-czarne, więc to są takie bardzo sexy kolory. No i tradycyjnie tutaj, jak otwieramy pudełko, to wysypują nam się różnego rodzaju ulotki. W ogóle ja stwierdzam, że te pudełko jakoś teraz, w tym miesiącu, jest chyba mniejsze niż zawsze. Nie wiem, będę musiała to jakoś porównać. Nie wiem, czy nie oszukują. Ta ulotka, którą zostawiam na sam koniec z opisem tych wszystkich produktów, które tutaj są, więc nie patrzę. No i tutaj sobie rozpakujemy zaraz tą karteczkę. Tak się prezentuje to pudełko zaraz po otwarciu. Także tych produktów troszeczkę tutaj jest. Ciekawe, co to będzie. Coś pewnie w ten taki, wydaje mi się, od początku mi się tak wydawało, jak zobaczyłam tylko zapowiedź tego Shiny Boxa, że wydawało mi się, że to będzie taka tematyka, wiecie, coś związanego z Dniem Kobiet. W ogóle spodziewałam się, że będzie jakiś perfum. I to pełnowymiarowy. No ale jakoś tak nie widzę za bardzo tej perfumu. Pierwsza rzecz, która mi wpadła do rąk, to jest kredka. Kredka czarna w ogóle, słuchajcie. Czarna kredka, która jest bardzo miękka. I w zasadzie no czarnych kredek chyba zawsze jest pod dostatkiem, więc no, niekoniecznie uważam, żeby to był jakiś trafiony produkt, no ale no zobaczymy. Wodoodporny eyeliner pencil. Co tu dużo mówić? Idziemy dalej. Następna rzecz to jest jakiś żel styling cream do włosów. Tak to wygląda, taka tubka. Ona ma 20 ml, więc, że tak powiem, szału nie ma. Wielkością również nie urywa żadnej części ciała. Także co tu dużo mówić do włosów, no. Pachnie tak średnio, bo wszystko mi tutaj zaburza zapach, w ogóle kostki Dove. Ja zaraz to sprawdzę. Pachnie tak strasznie owocowo, więc to nie jest bardzo dobry pomysł na produkt do włosów. No ale dobra, no trudno. Myślę, że prędzej to mój mąż wytestuje niż ja, więc zobaczymy. Jest to firma Goldwell Super Ego Structure Styling Cream. No więc do stylizacji włosów pewnie jakiś produkt. Następna rzecz to jest w ogóle, to jest jakiś żart, że Shiny Box wrzuca mydła w ogóle do Shiny Boxów, bo nie oszukujmy się, że takie mydło to nie jest w ogóle nic, co, na co nie było w nas, no nie wiem, jak to określić. Ogólnie chodzi o to, że w Shiny Boxie są różne produkty, których niekoniecznie chcemy kupować po prostu, wiecie, tak na własną rękę, bo na przykład nie znamy tych produktów, albo są te, które nas ciekawią, są w jakichś takich, powiedzmy, wygórowanych cenach, że szkoda nam, a nie wiemy, jak nam się to sprawdzi, więc szkoda nam na to wydawać pieniądze. A tutaj kostka w ogóle, kolejna kostka mydła. Powiem Wam, że to jest dla mnie po prostu jakaś porażka, bo no nie oszukujmy się, że mydło, nawet jeżeli nas rozczaruje, to nie jest jakiś wydatek rzędu, nie wiem, takiej kwoty, która po prostu kogoś z nas wyszarpnęła po kieszeni, więc po co dawać w ogóle mydło? To jest dla mnie śmieszne, no ale dobra. Shiny Boxie, nie dawaj mydeł. Avocado Oil, olejek awokado. To ja już teraz będę miała zestaw olejów po prostu będę miała, dlatego że już mam olej kokosowy, olej arganowy, olej makadamia i teraz mam jeszcze olej awokado, więc w ogóle będzie oleiście. No i tutaj jest napisane, że on jest i do pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów, więc spoko. Wytestuję na pewno głównie na włosach. 100% olej kosmetyczny z owoców awokado, wytwarzany metodą tłoczenia na zimno. Posiada certyfikat EcoCert, słynie z bogatej zawartości witamin A, B1, B2, D, E, protein, aminokwasów, lecytyny oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych. Działa na skórę zmiękczającą, nawilżającą i regenerującą. Jest świetnym przeciwutleniaczem, stosuje się go w terapii podrażnień oraz problemów skórnych. O, to coś dla mnie.
przeciwdziała starzeniu skóry, wygładza zmarszki, polecane do pielęgnacji skóry super wrażliwej i problematycznej z oznakami starzenia, więc to też dla mnie. No i jak odpakujemy sobie to pudełeczko, o pewnie będzie z jakąś... O, wyglądam tak. I pewnie on będzie z takim kropidełkiem, coś mi się tak wydaje, bo to od razu widzę tutaj takiej gumeczce, która tutaj jest, tak. Jest i kropidełko. Fajnie pachnie. W sumie nie ma zapachu w ogóle. I tutaj mamy jeszcze z Exclusive Cosmetics, mamy Spa for Food i to są, wiecie co, skarpetki. Maska do stóp w formie skarpetek z płatkiem fizelinowym naznaczonym masłem shea, witaminami A i F, olejkiem z drzewa herbacianego, miętą pieprzową, mocznikiem, proteinami kaszmiru, kuracja regenerująca, nawilżająca. Stworzona z myślą o profesjonalnej pielęgnacji Twoich stóp. No i tutaj jest pokazane, że trzeba najpierw umyć stópki, później nakładamy te skarpetki, zamykamy szczelnie i czekamy 20-30 minut. Zdejmujemy skarpetki, no i tyle. I to jest do jednorazowego użytku. Kolejna rzecz, która przypuszczam, że pewnie nie byłoby mi jakoś mega szkoda, żeby sobie to wypróbować na własną kieszeń, a tutaj proszę bardzo, Shiny Box się zdecydowało, żeby nam takie coś przysłać. Nie, nie komentuję tego. Ten Shiny Box mnie nie zadowala. Słuchajcie, i ostatni już produkt. To strasznie biedna w tym miesiącu. I tutaj mamy co? Maskę napinającą na ciało. Maskę na twarz i kąpiel upiększającą. I to jest w ogóle, słuchajcie, wygląda tak. I to jest glinka biała. I wiecie co? To jest w ogóle w proszku. Ja już się tego boję, bo już będzie trzeba robić na jakieś mikstury, a ja ostatnio właśnie w miksturach nie jestem za dobra, bo ostatnio chciałam dla Was nagrać test na żywo maseczki Yasumi i po prostu to, co wyszło z tej maseczki, to... Zresztą chyba Wam zmontuję ten filmik, żebyście sobie mogli się pośmiać, chociaż żeby było śmiesznie. Dlatego, że ta maska po prostu, ją trzeba było zrobić w formie tego shake'a. Powiem Wam szczerze, że to nie wyszedł shake, tylko to wyszło w ogóle jakieś śmieszne błoto, także totalnie nie wyszedł tam test, bo nie byłam w stanie tego w ogóle kompletnie nałożyć później na twarz. No a tutaj mamy taką dość sporą zawartość, jak widzicie, glinki białej i to jest proszek, więc ja już widzę, że na pewno też to będzie trzeba robić jako jakąś miksturę. Ja się właśnie boję, że mi to nie wyjdzie. To jest 200 ml tego proszku. I pisze tak. Glinka biała kaolinowa jest jedną z najdelikatniejszych. Łagodna dla skóry, usuwa zanieczyszczenia, wygładza, uelastycznia. Cechuje ją lekka jelowista konsystencja. Polecana jest zwłaszcza do cer delikatnych, suchych, wrażliwych, skłonnych do podrażnień oraz dla skór dojrzałych. W składzie ma liczne mikroelementy, krzem, wapń, magnez, żelazo, potas, sód. Działanie wygładza skórę, oczyszcza, łagodzi podrażnienia, rewitalizuje, odświeża, matuje. I tu jest teraz tak. Sposób użycia. Maseczka na twarz, pół łyżki tej glinki, właśnie tego proszku, plus jedna łyżeczka wody, plus pół łyżeczki kosmetycznego oleju bazowego, którego nie posiadam, czyli tego nie zrobię. Albo sobie go kupię, ale nie wiem gdzie. Zostawić na 5-20 minut, maseczkę na twarz można zbliżyć hydrolatem sprayu, co nie wiem również co oznacza. Produkty wymieszać do uzyskania jednolitej pasty i maskę nałożyć bezpośrednio na twarz lub na zbliżoną gazę. Jeżeli do sporządzenia maski używa się wody, można dodać 1-2 krople oleju eterycznego. No i właśnie. Później maska napinająca na ciało i kąpiel upiększająca i też takie są przepisy. I to jest firma Moksh Cosmetics. Maska na twarz i ciało. Zobaczę. No i moi drodzy, i to by było na tyle open boxa, marcowego shiny boxa. Ogólnie, jeżeli oglądacie tego typu filmiki po to, żeby zastanowić się po obejrzeniu produktów, czy zakupić takiego shiny boxa, czy nie, to niestety, ale tego marcowego shiny boxa zdecydowanie muszę odradzić, ze względu na to, że nie mam tutaj naprawdę nic, co w jakikolwiek sposób wzbudziłoby moje zainteresowanie, co jakoś szczególnie chciałabym wytestować.
Więc no myślę, że również dla żadnej z Was nie ma tutaj żadnego takiego produktu. No i dlatego nie będę Was zachęcać do tego, żebyście kupiły sobie te pudełko. I teraz może tak, pokrótce jeszcze przeanalizujemy sobie tą ulotkę, dlatego że tutaj się dowiemy jeszcze, jakie są ceny powalające tychże produktów wszystkich, które tutaj się pojawiły. No i tak, glinka biała, 200 ml, 23 zł. Ten czysty olej awokado kosztuje za 30 ml, 22 zł. Wodoodporna kredka do oczu Etrebel kosztuje 38 zł. Wow, w ogóle szok. Ciekawe, co w niej takiego będzie wyjątkowego. Może nigdy nie zniknie z tych oczu. Goldwell System. Krem do stylizacji włosów Super Ego Structure Styling Cream. Wiecie, jaka to jest cena? Nie, przepraszam, to nie jest produkt pełnowymiarowy. To ma 20 ml, a pełnowymiarowy ma 75. Pełnowymiarowy ten produkt kosztuje 57 zł. Nie. Ono optycznie zwiększać objętość włosów, nadawać im elastyczności, sprężystości. I fryzurę w każdej chwili można poddać zabiegowi restylizacji. Kosmetyk należy nakładać na lekko wilgotne albo suche włosy. No zobaczymy. To może być ciekawe całkiem, więc jeżeli to by się sprawdziło, to jeszcze można by się było zastanowić nad zakupem takiego produktu. No i Świt Pharma, czyli te ekskluzywne skarpetki dla stóp, które kosztują 15 zł za opakowanie, co jest w ogóle śmieszne, no ale może będzie jakiś super. No i wiadomo, że tutaj chodzi o to, żeby nam zmiękczyć, wygładzić i nawilżyć suchy naskórek na stópkach oraz zadziałać antybakteryjnie. No i nieszczęsne mydło w postaci kostki DAF, które to kosztuje jako produkt wymiarowy właśnie taki, około 6 zł, więc tak jak wspomniałam wcześniej, nie jest to produkt, którego nie możemy sobie kupić i wytestować na własną rękę. Więc nadal po zapoznaniu się z tymi cenami stwierdzam, że nie jest to nic specjalnego, w żaden sposób mnie to ani nie zachęca do kupienia żadnego z tych produktów, ani nie cieszę się, że to dostałam, więc totalnie jest to jakaś w ogóle masakra shiny boxowa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że nie zniechęci Was to do tego, żeby oglądać inne odcinki serii Shiny Box, więc Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli się zastanawiacie, czy to kupić, to tego nie kupujcie, bo się również zawiedziecie. Bez sensu wydana kasa na subskrypcję Shiny Boxa za ten miesiąc. Jedyne, co mi się do tego jakby tutaj pożytku nada, to będzie pudełko, które jest jak zawsze pięknie wykonane i nic więcej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiaj i jeżeli jesteście zainteresowane tym, jakie cienie znajdują się na moich powiekach i ogólnie jeżeli chodzi o makijaż oczu, to ten makijaż już się powinien pojawić wraz z testem na żywo paletki od Maybelline The Nudes. I on już powinien być na moim kanale, a jeżeli nie jest, to powinien być za chwilę po tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!